Dzień dobry Państwu, tu Emilia Romanowska, tłumacz dla Brückenbauer Projekt miasta Ludwigshafen. Dziś opowiemy Państwu o nowej aplikacji ostrzegawczej korony. Jak wiecie, ostatnio można pobrać tą aplikację ostrzegawczą dobrowolnie na internecie. Ma ona pomóc w walce z wirusem korony. Jak działa aplikacja ostrzegająca? Jeśli dana osoba ma wirus korony i używa tej aplikacji, może powiadomić inne osoby, które jej używają, ostrzegając o tym. Jeśli spotkają na przykład innych użytkowników aplikacji, telefony komórkowe zapamiętają to spotkanie. Telefony komórkowe wymienią między sobą anonimowy kod w takim wypadku. Odbywa się to przez Bluetooth. Należy więc włączyć Bluetooth w komórce, używając tej aplikacji. Kod jest przechowywany na obu telefonach. Zostanie przy tym zapisany, że spotkałeś inną osobę, jak daleko byłeś od tej osoby i jak długo trwało spotkanie. Aplikacja nie zapisuje danych GPS. Nie jest też zapisane, kogo spotkałeś i gdzie to było. Po 14 dniach kody są automatycznie usuwane z telefonów komórkowych. Co się stanie, jeśli przetestujesz się pozytywnie na COVID-19? Otrzymasz w takim wypadku kod QR z laboratorium z wynikiem testu. Możesz użyć tego kodu dobrowolnie w tej aplikacji. Następnie wszystkie inne osoby używające tej aplikacji dostaną ostrzeżenie, jeśli były w Twoim pobliżu przez ostatnie 14 dni. Czy w ciągu ostatnich 14 dni. Wszystkie dane użytkownika pozostają przy tym tajne. Możesz także zadzwonić na infolinię telefoniczną. Pracownicy zadają anonimowe pytania i wyślą Ci kod na Twój telefon komórkowy. Umożliwi to uruchomienie komunikatu ostrzegawczego w aplikacji. Inni użytkownicy zostaną wtedy powiadomieni. Jeśli korzystasz z infolinii, Twój numer telefonu komórkowego zostanie również zapisany. Co masz zrobić, jeśli otrzymasz ostrzeżenie, że ktoś w Twoim otoczeniu miał koronę? Jeśli otrzymasz takie ostrzeżenie, możesz zdecydować, czy ograniczysz swoje kontakty towarzyskie i będziesz się izolować. Aplikacja zawiera także przydatne wskazówki. Na przykład, czy powinienem wykonać test na koronę, czy nie. Możesz uzyskać dalszą pomoc pod tym względem od Wydziału Zdrowia lub lekarza. W jakich językach jest dostępna aplikacja Korona? W tej chwili aplikacja jest dostępna tylko w języku niemieckim i rosyjskim. Planowane są jednak inne języki. Gdzie mogę pobrać tę aplikację? Jak zwykle w sklepie z aplikacjami lub w Google Play. Istnieje już kilka aplikacji Korony w innych krajach. Niemiecką aplikację Corona App możesz rozpoznać po czerwono-niebieskim C. Czy aplikacja ta jest dobrowolna i jej używanie? Pobieranie aplikacji Corona jest dobrowolne. Nawet jeśli wynik testu był pozytywny, to ty zadecydujesz, czy użyjesz kodu do ostrzegania innych osób. I jeśli zaś otrzymasz ostrzeżenie, to też twoja decyzja, czy zechcesz poddać się kwarantannie. To wszystko jeszcze raz przeczytam Państwu po niemiecku. Seit kurzem Corona App. Seit kurzem kann man sich freiwillig die Corona-Warn-App in Deutschland herunterladen. Die App soll bei der Bekämpfung von Coronavirus helfen. Wie funktioniert die Corona-Warn-App? Wenn eine Person das Coronavirus hat, kann sie mit Hilfe der App andere Personen, die die App ebenfalls nutzen, warnen. Treffen Sie andere Nutzer der App, merken sich die Handys die Begegnung. Die Handys tauschen einen anonymen Code aus. Dies erfolgt über Bluetooth. Sie müssen Ihr Bluetooth also immer anschalten. Der Code wird auf beiden Handys gespeichert. Es wird gespeichert, dass sie einer anderen Person begegnet sind, welchen Abstand sie zu dieser Person hatten und wie lange die Begegnung gedauert hat. Die App speichert keine GPS-Daten. Es wird nicht gespeichert, welche Person sie getroffen haben und wo das war. Nach 14 Tagen werden die Codes automatisch von Handys gelöscht. Was passiert, wenn ich positiv auf Covid-19 getestet wurde?
Sie erhalten von dem Labor mit dem Testergebnis einen QR-Code. Diesen Code können Sie freiwillig in die App eingeben. Anschließend bekommen andere Menschen, die die App nutzen und in den letzten 14 Tagen in ihrer Nähe waren, eine Warnung. Alle Daten der Nutzer bleiben geheim. Sie können auch eine Telefonhotline anrufen. Die Mitarbeiter stellen Ihnen anonym Fragen und schicken Ihnen einen Code auf Ihr Handy. Damit können Sie eine Warnmeldung in der App auslösen. Andere Nutzer werden dann benachrichtigt. Nutzen Sie die Hotline, wird Ihre Handynummer mitgespeichert. Was mache ich, wenn ich eine Warnung erhalten habe? Wenn Sie eine Warnung selbst erhalten haben, können Sie entscheiden, ob Sie Ihre sozialen Kontakte einschränken und sich isolieren. Außerdem bekommen Sie mit der App nützliche Hinweise, zum Beispiel, soll ich einen Corona-Test machen oder nicht? Weitere Hilfe erhalten Sie vom Gesundheitsamt oder Ihrem Arzt. Auf welchen Sprachen ist die Corona erhältlich? Zurzeit nur auf Deutsch und Russisch. Weitere Sprachen sind jedoch geplant. Wo kann ich die App herunterladen? Im App Store oder bei Google Play? Es gibt bereits mehrere Corona-Apps, die in anderen Ländern benutzt wurden. Die deutsche Corona-App erkennen Sie an einem rot-blauen C. Ist die App freiwillig? Das Herunterladen der Corona-App ist freiwillig. Auch wenn Sie positiv getestet wurden, entscheiden Sie, ob Sie den Code nutzen, um andere Menschen zu warnen und zu schützen. Erreicht Sie selbst eine Warnung, entscheiden Sie, ob Sie in die Quarantäne gehen. To wszystko na ten tydzień. Życzę miłego czasu bez korony. Do widzenia.